Witam państwa serdecznie, witam ponownie ze świadkiem historii w naszym studio, którym jest pan profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Będziemy rozmawiali o 68 roku. Kontynuujemy temat, który zaczęliśmy dziś w naszym programie po godzinie 20. Rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło, a pan profesor, świadek historii, ale też uczestnik tych wydarzeń. Ale skromny, żeby ja byłem studentem Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ja rozumiem, że nie był pan tyle zastępcą Gomułki, ani asystentem Moczara podówczas, ale... Ani nie znałem wówczas Adama Michnika, ani Seweryna Blumsteina, ani Krzysztofa Topolskiego, który jest bohaterem teraz w tym okresie, którego bardzo dobrze później poznałem i znałem przez wiele lat i tak dalej, i tak dalej. I byłem w tym czasie. Co pan wtedy robił? No ja studiowałem na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Jak to się zaczęło? Przy ulicy Noakowskiego. I byłem również szefem organizacji młodzieżowej, która wtedy paradoksalnie była taka połączona ZSP i ZMS na poziomie wydziałowym. I wtedy szczerze mówiąc, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Studentów Polskich. Zrzeszenie Studentów Polskich. Czyli taka jedna organizacja bardziej polityczna, a druga branżowa, można, może taka poziom społeczna, taka, prawda, raczej problemy studenckie. I to oczywiście, co się zdarzyło, co jest tak wielowarstwowe i zresztą obrosło ogromną literaturą i tak dalej, i trudno powiedzieć, gdzie był tego początek, bo pamiętajmy, że to się w jakiejś mierze wszystko zaczęło od wojny sześciodniowej, w której Izrael pokonał koalicję państw arabskich Egiptem, z Irakiem, prawda? Tak, siedem państw z Transjordanią, tak, siedem państw arabskich. No i wątek Polski, bo to trzeba jasno powiedzieć. Po stronie państw arabskich stanęła Rosja Sowiecka, nie lubię takiego określenia, bo to jest rusycyzm sowiecki, Związek Radziecki. Rozumiem. No ja posługuję się historiografią międzywojenną. Ale wątek Polski w tym elemencie międzynarodowym, króciusieńko, dlatego że jak mówił Szymon Peres, którego poznałem później wielokrotnie jako premier i prezydent laureat Nagrody Nobla, Izrael był państwem stworzonym przez polskich Żydów. Oczywiście z przesadą, nie tylko polskich, ale to byli Żydzi Aszkenazyjczycy. Stąd, no bo ponieważ jeśli dzisiaj jest na świecie według danych Kongresu Żydowskiego 14 milionów ludzi, to ta pula się rozkłada, jest 6 milionów w Izraelu, ale jeszcze 2 miliony Palestyńczyków, 6 milionów w Stanach Zjednoczonych, czyli 12, a dwa pozostałe porozrzucane. Kiedyś było ich najwięcej, czyli wtedy w Związku Radzieckim. Wróćmy do marca, czyli myśmy kibicowali Izraelowi, niezależna, to znaczy Polska tęskniąca za niepodległością, te środowiska kibicowały jak gdyby Izraelowi. Część środowisk kibicowało, dlatego że w końcu oni tu mieszkali i wielu dowódców, już nie mówię o Moshe Dayan, Ben Gurion urodził się w Płońsku, premier Golda Meir urodziła się na terytorium dzisiejszej Białorusi ówczesnej i tak dalej, więc okazało się, że no jakby szkolenie polskie w polskich szkołach oficerskich i tak dalej, wojskowe. No, Anders umożliwił im dezercję, prawda, przyzwolił na dezercję i tak stworzyło się, i tak został stworzony garnizon izraelski, wojsko izraelskie, więc wiemy, no taka była proweniencja, ale wróćmy do marca, jeżeli pan profesor pozwoli, bo mówiliśmy o pana roli, czyli był pan tutaj liderem tych organizacji studenckich i tak, na wydziale to był bardzo duży wydział zresztą i tak dalej, tylko że, bo co było tym płomieniem, jak to się wydarzyło, co spowodowało, że nagle studenci zaczęli wrzeć? Nie, no oczywiście przedtem mieliśmy wojnę, mieliśmy dziady Dejmka, no tak, i wiele innych rzeczy, natomiast w kontekście studenckim to było tak, że my jest dzisiaj 8 marca, okrągła rocznica, były te wydarzenia, no, takie dramatyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w związku z czym następnego dnia, czyli 9 marca, odbył się wiec na Politechnice Warszawskiej i ten wiec w różnych jakby swoich odmianach, on trwał bardzo długo. Ja pamiętam, że wtedy, bo później to się przedłużało, pamiętam takie momenty, bo był generalny chaos i szczerze mówiąc, ludzie w każdym razie z punktu widzenia studentów nie za bardzo wiedzieli, o co chodzi. Ja przez 2-3 dni, ponieważ nikt z nikim nie chciał rozmawiać, stałem często po jednej stronie dużej sali, w której było kilkaset osób, na wydziale tylko, na tym poziomie,
i zastanowiliśmy się, jakby to była rozmowa, ale to byli nie tak, że wykładowcy wiedzieli coś więcej od studentów i tak dalej, więc i wtedy pamiętam, spotkałem też właśnie pana Korwina Mikkego, którego znam z brydża, bo on jako dobry brydżysta przychodził do nas na Wydział Chemii i grać, prawda? Proszę państwa, zaraz połączymy się z panem Januszem Korwinem Mikke, też jednym ze świadków historii. Który występował z balkonu Politechniki Warszawskiej. I już wtedy głosił swoje liberalne koncepcje. No tak, znaczy zawsze był, bardzo dobrze pisał o brydżu, teoretykiem był średnim, a grał jeszcze gorzej. No znaczy gorzej, no przepraszam, tak mówię żartobliwie, bo my się bardzo lubimy, no i znamy no, tyle lat. No. Dużą część życia podobno utrzymywał się z brydża, więc takim fajtłapą chyba nie był. Nie, 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 no przecież sam z nim graliśmy tyle razy w turniejach i graliśmy na pieniądze wtedy. No tak, co? Tak. W kierki tak. Również, nie tylko no, w brydża, ale graliśmy w kierki. Ale wróćmy do tej atmosfery tak. Politycznej. Kto sformułował postulaty? Kto był tą główną siłą, która wówczas... No, dlaczego pana o to pytam? No bo jest oczywiście ta koncepcja, że cały Marzec to była inspiracja służb, że to była ta wojna moczarowców, partyzantów związanych z AL-em, z tym środowiskiem Puławian, zamieszkujących przy ulicy Puławskiej w tej grupie domów pochodzenia żydowskiego, członków aparatu władzy, i ta rywalizacja była powodem inspirowania przez moczarowców tych zajść. Czy ta teoria daje się obronić? Czy rzeczywiście mogło być tak, że wszystko było inspiracją służb? Nawet taką teorię wygłosił przecież kardynał Stefan Wyszyński, jak pan na pewno wie, zachowując swoistą rezerwę do tych wydarzeń studenckich. No, jak to było pana oczyma? Znaczy, to jest bardzo skomplikowane, dlatego że to ja to bym porównał z matrioszką, prawda? Panie profesorze, akurat mam pana Janusza Korwina-Mikke. Panie prezesie, halo, witam pana. Tak. Wspominamy marzec 68 roku. Bardzo mi miło, że zgodził się pan na to połączenie. A przecież pan wtedy w sali Politechniki, na tym dziedzińcu, z prawda? Balkonu, z balkonu przemawiał. Tak. Co pan wtedy mówił w 68 tak. roku, panie prezesie? To znaczy... Ja wtedy mówię, halo, halo? Nie pamiętam, to chyba jest nagrane, ale to chyba jest nagrane. Halo, halo, czy pan mnie słyszy? Słyszę doskonale. Właśnie, co pan wtedy halo? Mówił w 68 roku w marcu z balkonu na dziedzińcu ja Politechniki? To ja nie wiem, ponieważ ja nie pamiętam, ale to jest na pewno nagrane, bo bezpieka wszystko nagrywała, więc na pewno to można odsłuchać. Natomiast ja od razu mówię, że ja tylko dlatego otworzyłem ten wiec, bo wszystkich członków komitetu na Politechnice po prostu aresztowano. Zresztą ja tam chodziłem przez chyba 2-3 dni na tę Politechnikę, to codziennie aresztowano tych, z którymi rozmawiałem. Na drugi dzień rozmawiałem już z innymi ludźmi. Więc była ciężka sprawa. Natomiast trzeba zrozumieć jedno. Politechnika, znaczy Politechniki otwarcie mi mówili, że oni bynajmniej nie popierają komandosów, bynajmniej nie popierają idei tego, natomiast będą zawsze bronili wolnego słowa, zawsze będą bronili tego, żeby nie wywalano, prawda, nie relegowano tam szlafera Michnika, to oni by był. Także to było zupełnie inne, nawet były zupełnie inne nastroje niż na uniwersytecie, to było lewackie, zresztą do dzisiaj jest. Z panem profesorem zastanawiamy się, na ile to mogła być prowokacja służb. Wiadomo, że moczarowcy stali częściowo za pewnymi elementami tych wydarzeń. Dziś już odkrywamy archiwa bezpieki i coś nieco na ten temat wiemy, ale nie do końca. Jak pan to widzi? No i trudno mi powiedzieć, ja wtedy przecież nie byłem świadomy tych gierek. Być może obie strony dążyły do konfrontacji, prawda, bo wtedy się PZP dzieliło nas za skrzydła, Jedliński określił Chamy i Żydy, czyli krótko mówiąc Puławianie i Naturniczycy. No i być może obie strony chciały tego wszystkiego. Puławianie myśleli, że wygrają tę konfrontację, a Naturniczycy myśleli, że oni ich sprowokują i potem myślę, że to, także... Ja myślę, że to jednak było o wiele bardziej skomplikowane. To było jak matrioszka, prawda, w której w jednej babuszce jest druga, w drugiej jest trzecia i przecież... Pamiętajmy, bo to mało kto już po latach to jest lepiej znane, że lewica w Polsce, komuniści, mówiąc tak, jak była Komunistyczna Partia Polski, za sanacji ci działacze poszli do więzienia. I przeżyli dzięki temu, ponieważ gdy w 1938 roku Stalin rozwiązał Komintern oficjalnie, ale Stalin, Komunistyczną Partię Polską, oni wszyscy zginęli, prawda?
I później no też, tak, jak przyszli ci ludzie z armii Berlingetą, był spór, no kto więcej zrobił, kto jest większym patriotą. Gomułka, który przecież nie był nigdy w Związku Radzieckim, no poza krótkimi wizytami, odegrał bardzo pozytywną rolę w 56 roku, a z kolei Moczar grał nutą, no bo nie chcę szukać żadnych porównań do obecnych czasów, ale on się uważał, że my jesteśmy patriotami polskimi, prawda? Tak. Zbowidowcy, dodatkowe premie dla tych dużo dowcipów. Mówiło się nawet o tym, że tak, był takim swoistym komunistycznym nacjonalistą. Nacjonalistą, i tak, ja tutaj, bo wiem, że pana prezesa mamy tutaj na chwilę na łączach telefonicznych, więc jeszcze jedno tylko pytanie. Czy już wtedy krzemił pan swoje idee wolnościowe? Jak pan wtedy widział świat? Ale wtedy to było nas w Polsce dwóch czy trzech takich, bo to jednak zniszczono wszystkich ludzi tak myślących. I jeżeli dzisiaj około miliona ludzi, prawda, patrzy w miarę przychylnie na tego typu ideje, to wtedy no było, można było liczyć na palcach jednej ręki. Tam taki Siedlecki, ja tam doktor Majewicz, no Michałkiewicz potem i tak dalej, ale to były pojedyncze przypadki. Także było mi bardzo ciężko wtedy z takimi ideami, ale potem w tym okresie, w marcu, nikt się nie pytał o poglądy polityczne. Tutaj chodziło o wolność słowa jako takiego, wolność dla wszystkich, prawda? Również dla naszych przeciwników. No, zgodnie z słynnym powiedzeniem Voltaire'a, prawda? Podobno to wcale nie jest Voltaire, tylko wolone z jego usta, prawda, że nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale życie oddam za to, żebyś mógł mówić to, co mówisz. Prawda? Tylko dlatego Politechnika popierała te strajki na uniwersytecie, bynajmniej powtarzam, nie identyfikując się żadną ideologią z innymi tam. Bardzo dziękujemy, prawda, panie prezesie. No proszę państwa, naszym gościem był jeden z uczestników marca 68. Januszu, przepraszam, bo ja przypomniałem, mówię, nasze kontakty wtedy, gdy przychodziłeś do klubu 301 na Wydział Chemii Mój Macierzysty i graliśmy wtedy w Kierki, w Brydża i tak dalej. Tak, i stąd ta nasza dawna znajomość. No jeszcze. Z nami w studio pozostaje pan profesor Tadeusz Iwiński. Dziękuję panie prezesie. Wróćmy do marca. Wróćmy do tych motywacji. Właśnie. Jak to było? Mówi pan o tej matrioszce, czyli rozumiem, że... Bo tam było bardzo wiele elementów, jakby było wiele puzli. One się na siebie nakładały. No niewątpliwie pojawiło się jednak to fatalne zjawisko, które później przybrało ogromną falę, mianowicie antysemityzmu. No ja pamiętam takie rzeczy, że na zebraniach wtedy po pierwsze pojawił się hasła sionizmu. Nikt nie rozumiał, co to jest sionizm, prawda? Ja akurat jeszcze miałem później... Pamiętam, pisano sionizm, bez S-J. A tak naprawdę dzisiaj też mało nadal kto wie, że to jest małe wzgórze w Jerozolimie, którego nie widać, jak się przyjedzie. I Theodor Herzl, no główny teoretyk, prawda, który w końcu XIX wieku, dziennikarz taki żydowski pochodzenia węgiersko-austriackiego, napisał pracę Der Judenstaat, państwo żydowskie, z tezą szalenie ciekawą. To była zresztą krótka praca. Mianowicie, że my Żydzi jesteśmy narodem wybranym. Parę takich narodów było i jest w ostatnich latach, tak się uważali Afrykanerzy, Burowie, na przykład Ormianie, etc. W jakiejś mierze niektórzy w Polsce też uważają, że my jesteśmy narodem wybranym, ale nie ciągnę tego wątku, bo on jest delikatny i zasługiwałby na długie godziny rozmów. A teza była taka, antysemityzm jest zjawiskiem odwiecznym, ponieważ my jesteśmy zdolniejsi, upraszczam świadomie, nienawidzą nas i dopóki my nie stworzymy własnego państwa, w którym będziemy mogli sobie robić... Sionizm, mówimy o sionizmie. Ja mówię o sionizmie. A bo powiedział pan antysemityzm, mówimy o sionizmie. A nie, mówimy o zjawisku sionizmu. Sionizmu. I Herzl notabene w tej swojej książeczce mówił, że to państwo mogło być w Ugandzie. On mówił o Palestynie, ale niekoniecznie o Palestynie. Nawet na Madagaskarze, stąd jeszcze przed wojną, tak, było to hasło Żydzi koncepcja. Na Madagaskar, prawda, bo w takim sensie. Pewnie mieliby tam lepsze warunki, więcej przestrzeni, no ale nie byłaby to ta tradycyjna Jerozolima, to tradycyjne miejsce narodu wybranego. Nie, ale ja dlaczego też o tym wspomniałem, bo to pierwszy raz się z tym zetknąłem i jedyny. Ale że nawet dochodziło do tego, że... No pytano ludzi często na takich zebraniach, prawda, no, czy ty jesteś Żydem, czy nie. I nawet były takie, ja słuchałem taki moment, nie doszło do tego, no, że ktoś mówi,
No przepraszam bardzo, no to ja mogę okazać, mogę spuścić spodnie. Ale kto to pytał? Czy to pytali to studenci, było... koledzy, czy to pytali jacyś już inspiratorzy z SB? No bo przecież... pamiętać, znaczy to było, to mogło być na zebraniach, nie wiem, organizacji młodzieżowych, raczej partyjnych i tak dalej, ale że to do tego stopnia. Pamiętam ten moment. No mówi się o tym, że inspiratorami tego wątku antysemickiego w marcu 68, no byli moczarowcy, że oni jako ci swoiści nacjonaliści, dzisiaj nacjonalizm ma wiele barw, ale wówczas była tylko pejoratywna, nacjonaliści komunistyczni, to oni chcieli wywołać ten ruch, wywołać to zamieszanie, wprowadzając do przestrzeni publicznej właśnie antysemityzm, poszukiwanie czarownic. No a wcześniej przecież już wiemy, że generał Jaruzelski pewne ruchy wykonywał na polecenie Moczara i na przykład rugował oficerów pochodzenia żydowskiego, no, myślę, z polskiej armii. To jest inny wątek. Myślę, że to jest ogromne uproszczenie. To nie, nie no, o generale Jaruzelskim. Są źródła na ten temat. Dobrze. Chodzi mi o coś innego, że tak jak powiedział, no przykro mi mówić, premier Morawiecki, no ilość, no niemądrych, powiem delikatnie, słów, które wypowiedział premier Morawiecki od momentu, gdy jest premierem, no po prostu jest ogromna. Już nie mówię o Monachium, nie mówię o czczeniu pamięci Brygady Świętokrzyskiej. Ale w kontekście marca. Ale w kontekście marca, no to to, co on mówił, że z marca trzeba być dumnym, a nie wstydzić się. Notabene jego ojciec, z którym tu kiedyś prowadziliśmy bardzo długą rozmowę, Kornel Morawiecki, na temat Okrągłego Stołu, powiedział, że on powinien przeprosić za to, co powiedział w odpowiedzi na to pytanie izraelskiego dziennikarza Bergmana. To jest, mówię, tych matrioszek jest dużo. W każdym razie, co jest istotne, że te wątki takie antysemickie nie pojawiły się w żadnym innym kraju. Nawet na przykład w Rumunii, gdzie mieszkała po Polsce, była druga co do wielkości społeczność żydowska, znacząca była też węgierska, bo gdy się mówi, gdy już premier Morawiecki mówi, że nie było Polski, no jakiś absurd, w 68 roku, gdy on się urodził. No, nie było suwerennej Polski. No dobrze, ponad połowa świata nie była suwerenna, ale to była Polska. To gdzie studiował, na jakim uniwersytecie? Premier Morawiecki. Środowisko uważa, że nie, była Polska. Ale proszę była zrozumieć Polska. No środowisko nie. Niepodległościowe, nie, które, no ale... które może była mieć to, inne nie może być, że Polska to jest jak ciąża, że jest, później się kończy, pojawia się i znika. Nie, ale no po prostu to jest jakiś... Polska nie była suwerenna, nie była demokratyczna, ale była, prawda? I chodzi mi o to, że to nie było tak, że to komuniści to tylko zrobili, bo mówię, wtedy suwerenna... nie była ani Węgry, ani Bułgaria, ani Rumunia, ani Chiny, gdzie rządziła partia komunistyczna. Ja pozwolę sobie dla oddechu wpuścić naszego widza, który chciałby z nami porozmawiać. Pan Jerzy z Przywidza. Pan Jerzy, czy pan mnie słyszy? Halo? Tak, słyszę. Dobry wieczór. Proszę o pana pytanie. Znaczy pytanie, ja bym chciał... Ja miałem wtedy 16 lat, czyli w 68 roku mieszkałem w Gdańsku z kolegami. Pamiętam, żeśmy się chcieli wybrać pod Politechnikę Gdańską, ale już teren był tak obstawiony, że po prostu już nikogo tam nie dopuszczano, zawrócono nas, sprawdzano dłonie, czy nie rzucaliśmy kamieniami, nie rzucaliśmy, czyli żeśmy nie oberwali, ale nie o tym, tylko patrzę, że my mamy cały czas za coś przepraszać, za marzec, za Holokaust. Holokaust Niemcy, marzec Rosjanie, znaczy Rosjanie, przepraszam, Związek Radziecki. Nie jest nawet trudno mówić, ja nie przeżyłem tych rzeczy, ale za co miałbym przeprosić, to bym przeprosił tylko tak, za Sobieckiego pod Wiedniem, po co przegonił, jak oni zaprosili teraz, a dwa, przeprosiłbym za Piłsudskiego, za Bitwę Warszawską. Bo gdybyśmy wtedy nie wygrali, a było to wrzenie w Niemczech, we Francji, ciekaw jestem, jak byśmy dzisiaj wyglądali, znaczy my, jako Europa. No jasne, mocne słowa. Proszę mi mocne słowa, na to pytanie. Panie Jerzy, mocne słowa. I ja tylko jeszcze do pana pytania dołożę coś takiego. No właśnie, panie profesorze, dlaczego musimy przepraszać za marzec? Dwie uwagi. Po pierwsze, Piłsudski, który zaczął jako socjalista i wniósł ogromny wkład oczywiście w doprowadzenie Polski do niepodległości, był dyktatorem, był człowiekiem niedemokratycznym. On doprowadził do obalenia legalnego rządu. Myśmy sami i też PSL w Sejmie wielokrotnie próbowali
doprowadzić do przyjęcia uchwały potępiającej to, że prawie 400 osób zginęło w zamachu majowym, że demokratyczne siły posłów, senatorów więziono w Berezie Kartuskiej. No niesłychane rzeczy. To są fakty, o które, które pan tutaj wspomina, natomiast a druga rzecz, abstrahuje pan od sytuacji geopolitycznej podówczas i od tego, w jakim myśmy żyli momencie historii świata i Europy. Ale nie ma żadnego usprawiedliwienia dla łamania konstytucji, podobnie jak dzisiaj nie ma usprawiedliwienia dla łamania konstytucji. Natomiast z panem, który zabierał głos, no nie mogę się zgodzić jeszcze w jednym aspekcie. No co, Związek Radziecki nie miał nic wspólnego z marcem. Szczerze mówiąc, Moskwie nie odpowiadało w ogóle to coś. Moskwa była w trudnej sytuacji. To było za chwilę wydarzenia w Czechosłowacji, które już trwały. To było bardzo nie na rękę. Co to znaczy, że odpadali komuniści? No odpadały władze polskie, takie jakie były w Polsce, w NRD, w Bułgarii, w Rumunii, na Węgrzech. Wybaczy, panie profesorze, no tym się na pewno różnimy w tym programie, że pan uważa państwo PRL, Polską Rzeczpospolitą Ludową za państwo suwerenne. Nie uważam za suwerenne i nie uważam za demokratyczne, ale było państwo jedyne, jakie było. No. Ale wie pan, no to... To znaczy co, była dziura, nie było państwa, nie było Węgier, nie było Rumunii. No nie, ale byliśmy państwo niesuwerenne, to nie my podejmowaliśmy decyzję. Ogromna większość państw, panie profesorze, ogromna większość państw była wtedy niesuwerenna, bo taki zgadzam się. To Amerykanie z Brytyjczykami i z Józefem Wizerem zdecydowali. Czy to jest jakiś argument w naszej rozmowie, że wiele państw było niesuwerennych? Większość no państw my było też nie byliśmy suwerenni. Też. Suwerennym państwem, ale Francja, Wielka Brytania, kraje, które znalazły się po stronie aliantów zdobytej po II wojnie światowej, były krajami nieporównywalnie bardziej suwerennymi. Ale zgoda, w nieporównywalnie lepszej sytuacji. No, ale to zdecydowaliśmy, nie my zdecydowaliśmy, ale państwo polskie było i przepraszam, no ale premier Morawiecki no, wypowiedział coś, co będzie jemu przypisywane do końca życia. To są głupstwa, to co on powiedział, że nie było wtedy Polski. Głupstwa. No nie chcę już zaostrzać na pewno języka. Pan premier Morawiecki w jakiś sposób uraził pana środowisko. Nie środowisko, no po prostu polityczne. Ja lubię takiego jednego z najwybitniejszych francuskich filozofów, Morena, no katolickiego, który mówi tak: każdy z nas czasem mówi głupstwa, ale nieznośne są głupstwa wypowiadane uroczyście. I to przykro mi to powiedzieć, to było głupstwo wypowiedziane uroczyście. No. No, wróćmy znowu do marca, do może pewnych technikaliów. Zastanawiamy się tutaj, na ile to mogła być prowokacja służb, na ile w tym ruchu studenckim, w dużej mierze na pewno autentycznym, te postulaty, które tam padały, nie były na rękę władzy komunistycznej i pewnie lekko wymknęły się spod kontroli, można by zaryzykować taką tezę. Dzisiaj Sejm tego rodzaju uchwałę przyjął. No ale w jakim stopniu to mogła być prowokacja służb? No zadajmy na przykład takie pytanie. Czy pan, jako przedstawiciel podówczas związków młodzieży związanych z aparatem władzy. Nie, to akurat ZSP nie było związane. No, no to związanych z władzą komunistyczną, jaka by ona nie była, jakby jej nie wartościować, panie profesorze. To czy wyście brali też czynny udział w tym ruchu? Czy wyście też przyłączali się do tych wolnościowych postulatów młodzieży? Częściowo, wie pan, ja na przykład, ponieważ ja mieszkam pod Warszawą, to mieszkam w Piastowie pod Warszawą. Dlaczego o tym mówię? Jak się już skończyły te wszystkie wydarzenia, broń Boże, nie chcę, bo ja nie uczestniczyłem tutaj aktywnie, prawda? Starałem się raczej zrozumieć, bo trudno było zrozumieć, było zamieszanie, chaos. I nagle byłem kilkakrotnie proszony na milicję, na przykład do Pruszkowa, do jakby miasta powiatowego. I oczywiście się okazywało, że wszystko to, co myśmy mówili, a ponieważ ja prowadziłem te zebrania, no w sensie, bo nikt nie chciał ich prowadzić, które były wielogodzinne, prawda? Nie było wtedy zajęć. No to oczywiście nie spotkały mnie żadne represje, no bo ja nie byłem żadnym, prawda, czynnym uczestnikiem, ale to się i dla wielu Polaków, dla tych kilkunastu tysięcy ludzi, często wybitnych uczonych, ale nie, każdego szkoda było, to był jakby ogromny cios. To zresztą potwierdza, że ta gra na nucie antysemickiej, którą później najpierw Gomułka uruchomił jeszcze tym słynnym przemówieniem w sali kongresowej, ale później zorientował się, że to jest za daleko, jak gdyby on, to zostało stłumione poza pewnymi... 15 tysięcy Żydów musiało wyjechać. Nikt nie wie, między 12 a 20 tysięcy, trudno określić. No. Czy jacyś, ogromna strada. Czy ogromna pana strada. Przyjaciele, jacyś pana znajomi wtedy musieli wyjechać? No znaczy, ja dobrze znam pana Krzysztofa Topolskiego, ale go wtedy nie znałem. Znałem kilka osób, zresztą akurat nie z Politechniki, tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi bywałem wcześniej na obozach. Tak,
I na przykład pamiętam, bo kiedyś, bo to był uniwersytet, a później Politechnika. I pamiętam, ja wielokrotnie były wtedy takie słynne teleturnieje Politechnika Uniwersytet, które prowadził Ryszard Serafinowicz, który sam zresztą później wyjechał. Takie na żywo, ja występowałem zawsze przez 5 lat w drużynie Politechniki. Ja w drużynie Uniwersytetu występował Nathan Tenenbaum, który już nie żyje na przykład. I on, który zresztą był związany z Kamą Morgenstern, córką znanego reżysera, bardzo wielu ludzi, również twórców, wyjechało wtedy. No tak, operator nie, od Polańskiego, pan Lotte, tak. No przecież więc mnóstwo to, reżyserów, Alexander Ford, tak, no Alexander Ford chyba najbardziej właśnie, znany. Tak, ogromna strata, więc to w zasadzie nikt na tym nie skorzystał, w sensie politycznym. Ci inspiratorzy, powiedzmy inspiratorzy, no powtarzam jeszcze raz o tej matrioszce, oni sami, Moczar przegrał swoją kartę, prawda? Propaganda była straszna, prawda? Czyli wtedy ruch niewątpliwie częściowo przynajmniej był inspirowany przez te powiedzmy służby specjalne podówczas komunistycznego państwa. Ale mam inne pytanie, czy w związku z tym, czy wyście protestowali, czy pan jako przedstawiciel ówczesnych związków studenckich i młodzieżowych, czy pan protestował? Znaczy, protestowaliśmy, znaczy uczestniczyliśmy w tym strajku. Ale ja mówię o tym wyjeździe, o tych rugach swoistych Żydów z Polski, tych 15 tysiącach, jak różne dane wskazują. No to było rozłożone, prawda? Czy wyście wtedy ujęli się za tymi ludźmi? Bo to jest też sprawa tych przeprosin, wie pan. To się z tym wiąże. Czy wy wtedy byliście Piłatem, czy jednak kimś, kto się ujął za tymi ludźmi? Nie mam tego świadomości. To znaczy, te protesty nie były już takie masowe w skali Polski. Wie pan co, bo to było bardzo łatwo uruchomić, opowiem króciutki dowcip, jeżeli chodzi o Moczara, bo on wtedy jakby stał na czele Zbowidu, była prasa Żołnierz Wolności i Prawo i Życie były takimi najgorszymi gazetami. I dowcip był taki, że przyszła babcia na komisję, gdzie zapisywano do Zbowidu, i wtedy z tym była związana premia. I przewodniczący mówi, no babciu, jak to było? Mówi, pomagaliście partyzantom? Ona mówi, tak, ja mieszkałam w takiej chatce koło lasu i przyszli chłopcy, ja im dam mleko i chleb, a oni mówili danke zera, ale mówi, to przecież byli Niemcy. Mówi, ale to byli dobrzy Niemcy z NRD, prawda? To był nawet taki jeden z najpopularniejszych, okrutnych, prawda, dowcipów. To, no, ludzie wtedy w tamtym ruchu wykorzystywali też często niskie takie instynkty, prawda? Była konkurencja w danym środowisku, pojęcie docentów marcowych, nieprzypadkowo teraz się używa, opozycja używa, pan się pewnie, że pojęcia docenci, teraz sędziowie marcowi to byli, bo odeszli ci ludzie z nauki, a zastąpili ich docenci pochodzenia żydowskiego, no i w ich miejsce, na jakichś specjalnych zasadach, umówmy się, często niemerytorycznych, awansowano tych docentów niemerytorycznych, sędziów, no bo tak, nie mieli, prawda, tam to w filmie Układ Zamknięty jest to też bardzo ciekawe, tak, więc krótko mówiąc to ale jest... Nie ujęliście się za nimi. Nie było jakichś inicjatyw, żeby no w jakiś sposób dać świadectwo prawdzie i chociażby przeprosić tych Żydów za to, że stali się ofiarą tej paskudnej nagonki. Znaczy, nie było na pewno rzeczywiście takiej jednej jakby masowej akcji czy demonstracji i tak dalej. To dlatego ja często, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, to ich odprowadzali na dworzec koledzy, prawda? Dzisiaj była ta uroczystość na Dworcu Gdańskim, no. To zresztą często ja spotykałem tych ludzi rozsianych po całym świecie, pamiętam, gdzieś daleko, w Australii, nawet Nowej Zelandii czy w Ameryce Południowej. Oni to wspominali i wspominają do dzisiaj jako ogromną traumę, i to, że oni byli pozostawieni samym sobie często, bo to rozdzielano również rodziny, prawda? No, więc tak. Taka bardzo, bardzo, bardzo haniebna rzecz, więc dlatego nie mogę zrozumieć, nie dlatego, że krytykuję dzisiaj premiera Morawieckiego wyjątkowo i moim zdaniem zasadnie, no ale to jak można za marzec być dumnym z marca, w żadnym sensie. Można być dumnym z marca, myślę, tłumacząc pana premiera, jeśli jestem tego godzin i potrafię to zrobić, ale tłumacząc pana premiera, myślę, że chodzi o ten zryw wolnościowy, że o to, co się wyrwało spod kontroli prawdopodobnej prowokacji esbeckiej, że myśmy jednak ten marzec
wykorzystali do tej budowy państwa polskiego niepodległego, bo po marcu był grudzień, bo po grudniu był czerwiec radomski i sierpień wybuch Solidarności. I myślę, że w tym sensie pan premier powiedział słowa zasadne. No to tu to pozostaniemy przy różnych stanowiskach, bo jednak w większości marzec pozostaje w pamięci tylko i tamtych, już jest dzisiaj mniejszość, którzy pamiętają tamten czas, ci, którzy uczestniczyli, ci, którzy wyjechali, to oczywiste, pozostaje jako trauma, a nie dowód do chwały. Proszę państwa, rozmawialiśmy z panem profesorem Tadeuszem Iwińskim, świadkiem historii Sojusz Lewicy Demokratycznej, ze środowiska lewicowego, środowiska, które wówczas już stanowiło część w roku 68, nazwijmy to Polski Rzeczpospolitej Ludowej, zarządzanej przez PZPR. To były tutaj zderzenia opinii, no ale dzięki panu profesorowi uzyskaliśmy może bardziej plastyczny obraz tamtych wydarzeń, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Jak mówi powiedzenie rzymskie, audiatur et altera pars, niech będą wysłuchane inne strony, powiedzenie mówi o drugiej stronie. I tak się stało w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, za chwileczkę nasz kolejny gość, Artur Zawisza, będziemy mówili znowu o prawach kobiet i jeszcze trochę o marcu. Koniecznie zostańcie z nami. Dziękuję panu profesorowi. Do zobaczenia. Koniecznie.